To, co właśnie widzicie, to pierwszy w historii laptop z elastycznym ekranem. Oto Lenovo ThinkPad X1 Fold, czyli po prostu składany komputer. Ale jak i do czego takiego laptopa, czy jak kto woli tablet, w ogóle można wykorzystywać? Na to pytanie odpowiem Wam właśnie dzisiaj. Ja jestem Alo i zapraszam Was na najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Po pierwsze, to komputer z dotykowym ekranem i jak widzicie, składanym, przez co znacznie łatwiej wrzucić go na przykład do torby czy plecaka. W porównaniu do dużych ekranów w klasycznych konstrukcjach, ten po prostu składa się na pół. Lenovo ThinkPad X1 Fold ma ekran o przekątnej 13,3 cala i jest to OLED, co czyni z niego jednocześnie pierwszego laptopa z elastycznym ekranem i systemem Windows oraz jest to też jeden z nielicznych laptopów, które mają na swoim pokładzie właśnie matrycę OLED. Od zewnętrznej strony X1 Fold jest pokryty dodatkową warstwą, jakby na stałe zamontowanym etui. To wykonane jest ze skóry i pełni kilka istotnych funkcji, poza tym, że całkiem fajnie wygląda. Po pierwsze, chroni zewnętrzną część laptopa przed uszkodzeniami, a co najważniejsze, osłania elementy zawiasu. Po drugie, znalazł się tutaj wbudowany stojak, który pozwoli Wam ustawić ten sprzęt w pozycji horyzontalnej. No dobra, ale po co to wszystko? No w końcu w takiej formie można na nim oglądać filmy w podróży, w łóżku czy na kanapie, albo po prostu grać. Co prawda dedykowanej karty graficznej tutaj nie znajdziecie, ale zawsze pozostają mniej zaawansowane gry lub granie w chmurze. A co takiego zagościło w środku tej niepowtarzalnej maszyny? Lenovo postawiło tutaj na układ Intela 10 generacji. U nas na pokładzie znalazła się wersja z procesorem i5 wraz z 8 GB pamięci RAM. Nie zapomniałem też o dysku SSD o pojemności 1 TB. Ale laptop to nie wszystko. X1 Fold może być wyposażony w szereg akcesoriów, m.in. klawiaturę Fold Mini oraz rysik. Zacznijmy od tej miniaturowej klawiatury, która w kilka chwil może zamienić tablet w pełnoprawnego laptopa. Wszystko dzięki magii magnesów, które są schowane w ramkach ekranu. Wystarczy, że przyłożycie tam klawiaturę, a ta już sama wskoczy na miejsce, ekran się pod nią wyłączy, a wszystko zostanie przeniesione na widoczną połowę. Przestrzeń robocza oczywiście jest wtedy mniejsza, ale jeżeli macie mało miejsca, na przykład w pociągu, samolocie czy samochodzie, to może się okazać to bardzo przydatne. No i warto dodać, że cała konstrukcja X1 Fold powstała w taki sposób, by tę klawiaturę schować między dwiema połówkami ekranu. No i sama klawiatura będzie się wtedy ładować bezprzewodowo. Oczywiście nie musicie pracować na małym wyświetlaczu, klawiatura działa w oparciu o Bluetooth, więc równie dobrze możecie ustawić komputer rozłożony na dedykowanej nóżce, a klawiaturę trzymać klasycznie na stole. A przyda się to, kiedy potrzebujecie na przykład więcej przestrzeni na ekranie, albo musicie przeprowadzić jakąś telekonferencję. Pewnie zastanawialiście się, czy da się z tego komputera korzystać w trybie książki. Nie ma z tym, jak widzicie, żadnego problemu, zwłaszcza, że Lenovo nieco dostosowało tę wersję Windowsa, która znalazła się na pokładzie. Ekran po zgięciu dzieli się w połowie, dzięki czemu możecie używać dwóch aplikacji jednocześnie, albo po prostu odpalić ulubiony czytnik e-booków. Wtedy oczywiście możecie zrezygnować z wbudowanego podziału ekranu. Swoją drogą, jako że jest to ekran OLED i to w rozdzielczości 2K i proporcjach 4:3, to całkiem nieźle powinien nadawać się właśnie do czytania książek i to bez większego zużywania baterii. A czy Wy lubicie czytać książki z poziomu komputera, tableta, a może macie swój dedykowany czytnik, czy też wolicie papierowe wydania? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Wcześniej wspomniałem Wam o rysiku, ale jak to? Przecież rysik i delikatny, elastyczny, składany ekran to połączenie, które może nie zawsze dobrze się skończyć. Ale tutaj przychodzi Lenovo z rysikiem Mod Pen. Rysik na jednym ładowaniu może wytrzymać nawet 14 dni ciągłego pisania. W połączeniu z profesjonalnymi aplikacjami można stworzyć niejedno dzieło. Zwłaszcza, że Mod Pen rozpoznaje ponad 4000 poziomów nacisku czy stopień nachylenia. Rysika nie ogranicza ani sposób ułożenia ekranu, ani też to, czy jest on zgięty. Możecie z niego korzystać zarówno do rysowania, retuszu zdjęć, czy po prostu do efektywniejszej pracy. Na koniec może jeszcze kilka słów o samym X1 Foldzie. Ciężko tutaj powiedzieć jasno, czy jest to jeszcze laptop, czy już może tablet. Podobnie zresztą jak ze składanymi smartfonami. Tutaj faktycznie otrzymujecie ogromny ekran w niewielkiej obudowie i z wydajnymi podzespołami oraz pełnoprawnym systemem Windows.
Po złożeniu niektórym osobom zmieści się on nawet do odpowiednio dużej kieszeni kurtki. W połączeniu z fizyczną klawiaturą to urządzenie zyskuje wręcz drugą osobowość. W kilka chwil z niewielkiego ekranu możecie zrobić pełen ponad 13-calowy laptop do efektywnej pracy. Czy tak będzie wyglądać przyszłość laptopów i generalnie komputerów? Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie oraz o tym, jak wam podoba się w ogóle ten nowy sprzęt od Lenovo. Według mnie to przełomowy sprzęt i technologia, także liczymy na to, że już niedługo zobaczymy więcej właśnie takich urządzeń. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, mówił do was Alo. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał Technostrefa koniecznie z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów. Zostawcie także łapkę w górę, jeżeli wam ten film się podobał oraz oczywiście wbijajcie, obserwujcie nas na Instagramie Technostrefa, stronie technostrefa.com, także do zobaczenia właśnie na tych kanałach. No a cóż, jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, no i hejka.